W dzisiejszej Ewangelii na 20 stycznia czytamy: Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił 12, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Jest to cytat z Ewangelii według świętego Marka, rozdział 3, wersety od 13 do 19. Te słowa mnie dzisiaj najbardziej poruszają. Z tego drugiego zdania: i ustanowił 12, aby mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, by mieli władzę wypędzać złe duchy, dowiadujemy się, po co tak naprawdę Jezus ustanowił 12 apostołów. Nieprzerwanie przez lata, przez wieki misję apostolską kontynuują biskupi, kapłani. Co oni mają robić? Mają towarzyszyć Jezusowi, mają być wysyłani na głoszenie nauki, mają mieć władzę wypędzania złych duchów. Ale tak naprawdę wszyscy w Kościele jesteśmy odpowiedzialni za te rzeczy. Za te jakże wzniosłe sprawy związane z przebywaniem z Jezusem. Kluczem jest tutaj słowo towarzyszyć. Towarzyszyć. No bo jeżeli jesteśmy towarzyszami Jezusa, jeżeli jesteśmy w Jego, żyjemy w Jego towarzystwie, to wtedy możemy nauczyć się od Niego bardzo wiele. Jesteśmy bardzo blisko Niego, więc słyszymy Jego głos. Słyszymy też głos Kościoła, który wyjaśnia nam naukę Chrystusa. I wypędzamy złe duchy. I to jest może ktoś powiedzieć, no ale jeszcze sprzeciwianie się złemu duchowi odnośnie pokus, to jeszcze dla mnie to jest ok, ale posługa uwalniania względem moich braci i sióstr to już jest jakieś takie wysokie C. Ja do tego nie dorastam. Nie znaczy to, że mamy się zamykać na taką posługę. Nie wszyscy pewni mają taką posługę wypełniać w formie takiej oficjalnej, ale powinniśmy mieć świadomość, jak pomóc człowiekowi, który jest w jakiejś takiej trudnej sytuacji duchowej, no bo o tym mowa przede wszystkim, że czuje jakieś takie dręczenie złego. Niekoniecznie oczywiście mowa tutaj o opętaniu, ale może być ktoś zniewolony, może być ktoś w nałogach. Ty jako chrześcijanin, jako człowiek właśnie w towarzystwie Jezusa wiesz, jak takiemu człowiekowi pomóc. Towarzyszenie. Można by było rzeczywiście to słowo dzisiaj rozpracować na czynniki pierwsze. Nam, społeczeństwu polskiemu, się może źle kojarzyć to wyrażenie towarzysz, ze względu na takie konotacje z PRL-em, z Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Natomiast towarzyszenie to jest w tym kluczu biblijnym, to jest takie bycie w przyjaźni, bycie bardzo blisko. Tak blisko, że nawet zanim zadasz pytanie mistrzowi, to ten mistrz już słyszysz dźwięk jego odpowiedzi, już spodziewasz się, jaka będzie jego odpowiedź. To jest czasami taka, wiecie, relacja głęboka jak w małżeństwie, że już dobrze wiesz, zanim zadasz pytanie żonie, to już wiesz, jaka będzie odpowiedź żony, czy pozytywna, czy negatywna na przykład. Kiedy żyjesz z Jezusem, czytasz codziennie Jego Słowo, karmisz się nauczaniem Kościoła, to wiesz, jaki jest język Boga. Wiesz mniej więcej, jaka będzie odpowiedź Jezusa w kwestiach przede wszystkim tych moralnych, takich ważnych. Czasami trzeba na odpowiedź Boga czekać dłużej, ale są takie momenty, że towarzyszysz Jezusowi, to wiesz. Ale myślę, żeby też dobrze by było dzisiaj pomyśleć nad tą kwestią towarzyszenia. My często mówimy w modlitwach: Jezu, przyjdź. Jakbyśmy chcieli powiedzieć: potowarzysz mi, Jezu, w moim życiu.
Tymczasem tutaj jest odwrotny kierunek zaakcentowany. Ja mam towarzyszyć Jezusowi. Ja mam towarzyszyć Jezusowi. To jest główne pytanie, które chciałbym zostawić nam wszystkim na dzisiejsze rozważanie, na tą medytację osobistą. Jak mam towarzyszyć Jezusowi? No właśnie. Za tym idzie to głoszenie, za tym idzie to uwalnianie. A też można dopowiedzieć tutaj uzdrawianie, bycie generalnie w posłudze, bo Jezus nas potrzebuje. Jest wiele set, tysięcy ludzi na świecie, jeżeli nie powiedzieć milionów, które potrzebują zdrowej nauki, świeżego takiego powiewu ducha przez Twoją posługę. I to jest tak, jedna nasza noga ma być przy Jezusie jakby, a druga ma być już przy drugim człowieku. Jedno nasze ucho ma słuchać tego, co mówi do nas Bóg, a drugie ucho ma być ustawione na to słuchanie człowieka, który do mnie przychodzi i potrzebuje Boga. Ja mam być takim mostem. Ja mam być takim narzędziem. Ja mam być takim kanałem. Czymś, po czym, takim narzędziem, po którym człowiek ten przejdzie, zbliży się do Boga. Chcesz być takim narzędziem? Chcesz być takim kanałem łaski? Wystarczy Twoja zgoda i odpowiednio też Twoja formacja. Formacja we wspólnocie Kościoła i w konkretnych też wspólnotach, do których jesteśmy zaproszeni na przynależeć. Zastanów się, jak Ty towarzyszysz Jezusowi. Idę tam, gdzie mistrz. Idę w te miejsca, w których by poszedł mistrz. Zadaję więc pytania: Jezu, co byś zrobił na moim miejscu? Albo: Jezu, jaką Ty masz względem mnie wolę na dzisiejszy dzień? Do kogo mam pójść, żeby Ciebie zanieść? A może tam, gdzie idę, systematycznie, do mojej pracy, do mojego środowiska, może tam mam Cię zanieść? Chyba tak, na pewno mam Cię tam zanieść, ale w jaki sposób mam to dzisiaj uczynić? Co byśmy, Jezu, dzisiaj razem wspólnie uczynili w tym środowisku, do którego idę? To są te pytania pomocnicze. Ale główne pytanie brzmi: jak mam ja towarzyszyć Jezusowi? Ja i Ty. Duchu Święty, ucz nas tego towarzyszenia Jezusowi. Tak, abyśmy tam, gdzie jesteśmy powołani, nieśli Jezusa, i abyśmy zawsze jako uczniowie byli tam, gdzie jest Jezus, czyli też w sprawach Ojca, byśmy wypełniali wolę Ojca razem z Jezusem. Daj nam, abyśmy jedno ucho mieli nastawione na Twój głos, a drugie na tego, kto do mnie przychodzi i chce Boga doświadczyć. Daj, abyśmy mieli serce całkowicie Tobie oddane, ale też chętne do pomocy drugiemu człowiekowi. Uczyń z nas narzędzia też Twojego pokoju. Modlimy się tak, jak modlił się święty Franciszek. Panie, Duchu Święty, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju. Amen. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Dajcie lajka, subskrybujcie kanał. Zapraszam do komentowania, oczywiście do przemedytowania tej Ewangelii osobiście. Chciałbym zapowiedzieć również, że przez najbliższy okres bodajże 3 tygodni będą filmiki tylko w niedzielę. To jest związane z kursami, które mamy niebawem i moim wyjazdem pielgrzymkowym. Więc zapraszam do takiej osobistej medytacji, podobnej jak my to czynimy w tych filmikach. I zapraszam też do tego, żeby sięgać codziennie też po Słowo Boże, po Ewangelię. I wystarczy zadać to pytanie: co mnie dzisiaj najbardziej porusza? Co jest tą jedną rzeczą, którą Bóg chce mi dzisiaj powiedzieć? Ja bardzo często bazuję w moich rozważaniach, w mojej modlitwie słowem właśnie na takim pytaniu: co jest tą jedną rzeczą,
którą chciałbym zapamiętać, wynieść z tej Ewangelii, tak żeby się tym też podzielić z innymi. To tyle. Spotykamy się jeszcze jutro i pojutrze, a później przerwasz do kolejnej niedzieli. Z Panem Bogiem, do zobaczenia.